Witam serdecznie, Odyn z tej strony. Kolejny dzień, kolejne przygody. Moi drodzy, to co się działo wczoraj macie na kanale u Kuby. Natomiast dzisiaj, żeby Wam tak rozjaśnić, co się będzie działo, to muszę Wam powiedzieć o tym, że będą poszukiwania na takim wielkim kompleksie, na który dostaliśmy zgodę. Wygląda miejsce, w którym się zatrzymaliśmy i w którym spędziliśmy noc. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ta kolejna nocka również była spędzona w tym miejscu. Opuszczone po sezonie miejsca parkingowe koło takich domków wypoczynkowych. No i rajskie widoki, chociaż dzisiaj pogoda widzicie jaka jest, ale przynajmniej nie pada. Bo wczoraj to była katastrofa. Tam w oddali widzicie teraz na ekranie właśnie ten resort, cały kompleks, na którym mamy pozwolenie, żeby poszukiwać w wodzie. Ogromne, pokażę Wam zaraz to na z lotu ptaka na goglach, jak to wygląda. No w sezonie tam jest multum ludzi, a teraz my mamy zgodę na poszukiwania w tamtym miejscu, dokładnie w tamtym, nie? Tutaj w mojej chałupie już jest pełen ogar. Za chwilę sobie będę herbatę robił. Detektor mi się ładuje i w ogóle, jakby ktoś pytał, mamy godzinę 8.20, 13 stopni, tak jak na załączonym obrazku widać. No, bardzo fajne miejsce, mi się super podoba. Robimy herbatę. Przed herbatą se umyję to, bo jak patrzę na tych ujęciach, jak to wygląda, to mi się czasami słabo robi. Jakiś płyn by się pewnie przydał, ale takie szorowanko też chyba starczy. O, widzimy się jak będzie czyste. To jest aż dziwne, że nikt z Was nie zwrócił mi na to uwagi. Zawsze na wszystko zwracacie uwagę, wszystko wypunktujecie, a tutaj nic. Ja sam zwróciłem na to uwagę, że to brzydko na filmie wygląda. Myk! Rób się! Na tablety mi zwróciliście uwagę, że w wysokiej temperaturze witaminy giną, a ja nie chcę zabijać witamin. To tak nieładnie. Tak samo rozgwiazda. Ona umarła przez to, że ją daliśmy, że ją wyjęliśmy z wody. Obczajcie to. To wszystko, cały ten teren ma plażę tutaj. I na te plaże dostaliśmy zgodę. Będzie szukane. Każdy dzień rozpoczynam herbatą. Musi być. Babcia nauczyła, wnuczek kultywuje. Herbata z rana ciepła, bo wodą to się rozrzedzi krew, żyły i nic z tego nie będzie. A herbata jak wleci, to rozgrzeje i coś tam, jakieś coś. I czemu nie mówiliście, że mam tu taką plamę z pasty na samym początku filmu, na pierwszym ujęciu? Musiałem przy montażu dopiero zauważyć. Włączmy jeszcze ten program na chwilę. Mamy już ten program włączony i przechodzimy do zakładki widok i dajemy zdjęcia historyczne. I tutaj mamy oś czasu. I czekajcie, gdzie jest ta moja plaża? Tutaj jest cały ten kompleks, dobra. Jak mi się uda znaleźć zdjęcie, bo tutaj trzeba trochę 2003. O, tu będzie z sierpnia. Gdzie tu się kąpią te... Oj, co tu zamknięte w sierpniu? Co to ma być? Inne. W styczniu to się nie kąpią. Lipiec, sierpień, dobra. Już widać mniej więcej, gdzie siedzą te ludzie. Może będą jakieś zdjęcia, jak się kąpią. Tu jest z września, tu jest z października, tu jest znowu czerwiec, potrzebuję z 8, 5 nie, 3 nie, 4 nie, wrzesień też nie, ojejku, o tutaj dobrze widać, ile ludzi tu był, i tu cały czas w tym samym miejscu jest ta kąpiel, nie wiem jak to nazwać, coś tam do zabawy, no trzeba będzie tu poszukać, no. Tu najwięcej ludzi jest. W wodzie ich niestety nie widać, bo słabej jakości zdjęcia z satelity, ale jeszcze raz. Widok, zdjęcie historyczne i tutaj skala po lewej stronie u góry, bo zawsze o to pytacie, jak włączam. Nie zdążyłem włączyć kamery, ale przed chwilą zostaliśmy obczajeni przez faceta na rowerze. I ja pamiętam taką sytuację
jak w Neapolu, koło Neapola, w takiej mieścińce mnie facet tak rowerem obczaił, a potem mi się chciał włamać. Dzień dobry, sąsiad. Dzień dobry, sąsiedzie. O kurde, ale pogoda dzisiaj. Jak się spało? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie? Przy otwartym okienku jest taka fajna pogoda. No, na koszulkę jest. Chociaż jak dłużej byś siedział, to byś zmarznął. Pewnie tak, ale to fajnie. I co? Jest tak ciepło. Za ile atakujemy? Za jakie godzinę, pół godziny? Będziemy wykąpać się i będziemy atakowali. Ale ten, jeszcze chciałbym cię poinformować, że zostaliśmy obczajeni. Taki facet na rowerze przyjechał, no, pooglądał nasze busy i zawrócił się, pojechał. Ja tak ten... Podobałem mu się? No, trzeba było go zatrzymać i spytać, ale ja taką sytuację miałem koło Neapolu i potem mi za klamkę targał. Chwilę później opowiadałem ci to. No i tak mnie zostawiał. No tak, właśnie jedziemy stąd chyba. No. W taką pogodę mamy ładowanie u mnie 78 W, a w dziadku jest 27 W. Pogoda widać jaka na załączonym do obrazku. To przy tych busach nieciekawie wygląda dno. Ewentualnie nurkując by się tu dało coś znaleźć, bo sitkiem to kiepsko by było. No ale tam widzieliśmy, że jest piach. Więc będzie git. Miejmy nadzieję. No to my przejeżdżamy ile tam? Jakieś może 500 metrów. Tu wam teraz przez chwilkę pokażę te włości. Kilka działek pustych, kilka domków. Tutaj pełno robót przed sezonem. No i tak to pustki. To jest właśnie fajne po sezonie. Wszystko za darmo i wszędzie pusto. No pogoda czasami nie dopisuje, ale wiecie, wyjdzie słońce, będzie zajebiście. Jedzie dziadyga. Słychać tego diesla z kilometra. Się nie świeci światełko jedno. Sprzęt przygotowany. Jeden, drugi. Kuba się już przeodział. Nie przeodział się jeszcze. Ja już w wuderach. Przeodziałeś się? Przeodziałeś się, to ty też już jesteś gotowy. Dobra. I trzeba tam, w tamtą stronę troszeczkę z buta przejść. Już jesteśmy w wodzie. Na razie nas czeka taki lekki marsz, taką płucizną. No i idziemy właśnie w tamtym kierunku. Ale tam wiecie, jak jakiś sygnał wpadnie przez przypadek, też tu wątpię, żeby się ktoś kąpał na takiej płciźnie. Ale wiecie, zawsze coś może być, nie? Jakieś takie dziurki, ale tu bardziej po stworzonkach jakiś. Ale to są fajne miejscówki, tak wiecie, do posiedzenia i tak dalej. Okropnie wieje, więc dźwięk będzie taki, jaki teraz aktualnie macie, bo okrutnie wieje, ale miejsce jest fajne, muszę powiedzieć. Na razie nic nie znaleźliśmy. Pierwsza monetka, wypukane dwie kuny. Dwie? Czy więcej? Pewnie, że z wielorybem to są dwie kuny. Jupi! Następna wypukana dwójka, czy jedynka? To jest, moi drodzy, jedynka, jedna kuna. Już jesteśmy na miejscu docelowym i 5 forintów wleciało, tylko że strasznie wyślizgana moneta. Raczej miedziuszka, jakieś miedzioniki, coś takiego. No pierwszy mój sygnał tutaj. A teraz mamy 20 centów. Jedna koło drugiej. Może tu być nieźle. Zmasakrowane autko. Ja, ale trochę tu poleżało, panie, panowie. Kuba, znalazłeś coś? Trzy monety. Wszystko kuny. Wszystko kuny. Teraz mamy kwater dolara chyba. 25 centów. Amerykańska moneta. Fajny sygnał był. Tym razem w sitku. Piękna piąteczka, ale śliczna. Taki mały miś teraz wyszedł. Być może sreberko, później się dowiemy, ale cieszy. Odeszliśmy tam trochę od tego brzegu i tu jest czysty piach, po prostu czysty piach. Mało sygnałów, ale teraz jedno sitko, jeden sygnał miałem i zobaczcie. Tu jest przynajmniej euro 50, tak? Euro 50, a ta monetka to jest co? To jest 20? Chodź tutaj, świnko. Tam widzieliście już. A tu jest, czyli mamy 2 euro w jednym sitku, w trzech monetach. Masz sygnał? Taki mieszany, ale jest. No to Kuba kopie, a ja mam... A ja mam, moi drodzy, wiecie co? Niedźwiadka. Niedźwiadka z 2008 roku. Czyli 5 kun.
ładnie się zaświecił. Widzicie go? Taki jakiś medalik. Mango, mango. Niestety jest raczej z aluminium. Co to taka bieda? Tym razem bransoletka. Tylko, że nie złota. Tylko, że nie złota. Coś tam jest. Jak ją tak nie przejdzie. Muszę ją wziąć teraz za to do góry. Myk. Nie jest to złoto. Nie jest to srebro. Jest to miedziuszka. Ale mam uśmiech od uszka do uszka. Naprawdę ktoś do wody wchodził z tą... Czekajcie. Z cenówką z butów. Chodź tutaj. O, on już zleciał chyba. Czy jest? Jest. Cenówka z butów, myślałem, że łańcuszek. 50 centów? 50 centów. Poka. Zobacz, jakie fajne. Kubuś. 50 to 50. Gratulacje. Ja wróciłem z tamtej głębokiej wody. Byłem tam z jakieś 20 minut i trafiłem jeden zamek błyskawiczny. A tutaj teraz wylazłem i proszę bardzo, jaka fura, jakiś Mercedes czy coś. Tak. BMW. Ty, mam twoją Bawarę. Mam twoją Bawarę. Powiedz, że to jeszcze ten sam model. Nie, to jakieś 90 albo nawet nowszy. Nie, to jakaś szóstka. Ta szóstka, 645. 4,5 litra. Nie wiem, czy tak po tym działało. Oni powieszali numery, ale nie ogarniał. 20 centiorów, tak? 20. Kolejne kunisko. Jak się wypoleruje, to się pięknie prezentuje. O, tak o. 2017 rok. Jedziemy na jedną plażę dalej. A tak to tutaj wygląda. Jacyś robotnicy tu łażą i tak dalej, ale nikt nam nie zawraca gitary. Chyba musieli powiedzieć ci ochroniarze, że tutaj będziemy poszukiwali i nie ma żadnych, wiecie, sesji. Jakie tu muszą być biby? Koktajl bar. O, słońce nawet tam chce się, wiecie, przedostać. Nowe miejsce i zaczynamy od dwóch kun. No, jakość biżuteria żadna taka, jakaś konkretna, nie chce wpaść. No i co my tu mamy następne? Ja już wiem, 50 centów. Ładne. Przylazłeś do mnie. No tak sobie. Nie chce ci się już, nie? No wymarzłem, wiatr się zrobił. Idziemy chyba w stronę wyjścia. Nam jeszcze godzina zejdzie do wyjścia. No. Tak też zrobimy. Ford? Ford Escort? Chyba tak. Ford Escort. Tak tu jest napisane. Ford Focus, przepraszam. Ford Focus. Teraz tu kilka kun wyszło, bo już wracamy. Kilka kun, 50 eurocentów. No i teraz znowu jakaś fura, tym razem jakiś McLaren chyba. Hot Wheels, Malezja, ale nie ma. To będzie jakiś, nie wiem, McLaren chyba. Coś w tym stylu. Koniec wypadu i zapraszamy serdecznie na podsumowanie. Porozkładaliśmy się na schodkach. Zacznijmy od Kuby. Kuba znalazł 2,10 euro, 3 polskie grosze, proszę bardzo, tu jakąś monetę, rubel 1800 chyba 91 z tego co tutaj, 1957, a jakoś tak, tutaj jest jakaś aluminiowa monetka mała, 20 forintów chyba, republika jakaś tam, kun trochę, 10, 20, z 30 kun, ale wiejała. A mi wyszły takie przedmioty. Mam tu autka, mam takie kule mocy, które zaraz będziemy rozbijali. Kuba też ma taką jedną kulę mocy. Kun 10,
20, około 30 kun. Jeżeli chodzi o jajurówki, to mamy 3,40. Jakaś tam badziewna biżuteria, coś w tym stylu. Też jakaś moneta, nazwijmy to zagraniczna, chociaż pewnie tutejsza, tylko że starsza po prostu. No i tak to się wszystko prezentuje, biżuterii zero. Tutaj mamy takie kulki niespodzianki, mamy cztery. W jednej widać, że jest jakiś nabój chyba. I zaraz to teraz będziemy rozłupywać. Gdzieś tu miałem kamienia, zacznijmy od tej. Tu. No i mamy tu monetę. Tu jest moneta w środku. I to jest, już wam mówię, 50 lipa. No chyba 50 lip. Jakieś tam. Kolejne coś do rozłupania. Kolejna moneta. Ta jakaś złotawa, cholera. No puszczaj. Oj, pękła. To jest 20 lip albo 10 lip. Jakoś tak. Czyli mamy 10 lip. 50 lip prawdopodobnie. Tu mamy kolejną monetę do rozłupania. O, ale ładna. Nic z niej nie zostało prawie. Znaczy ona jest taka dlatego, że rdzeń jest z żelaza, a tylko powłoka jest miedziana, nie? I dlatego tak to wygląda. Kolejna dziesiątka. No i tu mamy chyba kolcoka. Tak. Piękny kolcok. Idealnie się ostał. Idealnie zachowany. Kuba jeszcze swoją rozłupie. Też monetka. Też była lipa. Też czyli lipa. Zarośnięte to, to żelazne. Tak, a tutaj sama powłoka z miedzi. Już byłem prawie przy aucie i muszę się wracać z 800 metrów, bo rękawice mi wypadły. Jeszcze mnie chyba gdzieś zwiało, cholera. I tyle widziałem te rękawice. I ciul, nie ma po nich śladu. Może do wody gdzieś tu wpadły. Może gdzieś tu będą, gdzieś je zwiało. Patrz jak się mówi. Bez rękawic zostałem. Coś czarnego i dużego. Coś czarnego i dużego. Tam byłem, nie ma. Trudno się mówi. Ale kurde. Trzy i pół, cztery godziny trwały poszukiwania, bo później włączyłem ten zegarek. Teraz trzeba dorzucić do skarbów skarby. Jeden skarb, drugi skarb i trzeba ogarnąć sprzęty, umyć z soli. Zoruś wam pokażę za chwilę. Obczajcie, jak mi sól podrażniła rękę. I z jednej, i z drugiej strony. Aż boli. To aż boli. Wstrętna sól. Kebab 35 euro za 8 euro za 250 gramów. Słyszeliście? Kebab cici będzie grany. Ja się muszę teraz spakować, bo Kuba się już ogarnął. Za ten czas, jak ja, wiecie, szukałem tych głupich rękawiczek. Ale mam zapasowe i jak coś, to dekatlony są wszędzie. Więc będzie można, nic straconego, ale teraz czyścimy sprzęt. Myk, myk. Kuba wyjeżdża, ja jadę za nim i mamy 16 minut do miejsca, w którym będziemy jedli jakieś kebaby i inne rzeczy. Jadę za Kubą. Brum. Nikt tam nie jedzie, nikt tam nie jedzie. A miasto, do którego jedziemy, nazywa się Zadar. I ja już tam byłem i tam są organy morskie i w ogóle tam jest ładnie. I to jest taka jedna z większych mieścin w tej Chorwacji. Dojechaliśmy na miejsce. Co ty mi wrzucisz? Dokumenty. No dobra, wrzuć. To nic nie waży? Nic nie waży. Patrz, jaki ma sekret. Jaki ty jesteś śliczny! Jaki ty jesteś śliczny! Jaki fajny kikikitu!
Mój, ja chcę bardziej. Ja chcę bardziej. Cały Kuba. A tu możecie sobie poobserwować ogródki, jak ludzie mają w Chorwacji, przy blokowiskach. Tak to wygląda. Ten jeden konkretny. I zwykła, taka jak, nie wiem, na Środuli w Sosnowcu, czy gdzieś w Katowicach. Zwykłe osiedle. Z budynkami mieszkaniowymi. Tu będziemy jedli. Jemy jakąś paletę z grilla i dostaliśmy jabłkowy soczek. Twoja jabłka. Obczajcie, jaki grill. Karkówki już spróbowałem, jest przepyszna. Ta kiełbaska też. Ogórki, nie ogórki, jakieś warzywa. No i co tu jeszcze? Frytki są. Kuba ma to samo. Dobre? Jak świnia się najadłem. Wszystko zjadł też. Same X-y ma rejestrację, zobaczcie. Furki całe, niezbite szyby. Jaki następny punkt masz już na mapie? Ile stąd? Plodina, jest. Ten według mapy jest otwarty. Dobra. I to jest 6 minut stąd? 6 minut stąd. A jedziemy ogólnie 37 minut stąd. Na następną plażę. No, ruszaj, odpalaj. Siedzi. Kuba podjechał zatankować, a ja mam tutaj wodę, zobaczymy jak będzie lecieć. Jakoś to tam kapie. Trochę tutaj czasu spędzimy. 10 years later. Nie uwierzycie, co się wydarzyło. A nawet szkoda gadać o tym. Opowiedz. Zatankowałem do dziadka paliwo premium zamiast zwykłego, bo tu to jest takie oszustwo. U nas zawsze jak jest dystrybutor, to jest kilka pistoletów, nie? I zawsze najtańszy jest na każdym. A tutaj ten zwykły, najtańszy diesel jest tylko na jednym pistolecie, a na całej reszcie tych stacji jest premium. A myślał przez chwilę, że zalał jakąś 98. Ale przez chwilę miałem takie w głowie już takie, kurde, to co ja wlałem w końcu? Ale nie, no diesel, tylko... Jako podstawowy jest premium, a jako podstawowy, taki podstawowy, to jest tylko jeden wolt, który to tankuje do całej stacji. Człowiek się uczy na błędach. Dziadek teraz będzie 400 koni miał. No, jak we Włoszech z tym naszym wlewaniem, z obsługą. A, no tak, ja podjechałem 2.20 chyba było i to jeszcze mi mieli wlać, a ja se sam wlałem, a szkoda gadać. No, kurde, człowiek się uczy na błędach. Gazem jak tu jeździłem, to nie było problemu. Po sam kurek, aż się przelewa. A co? Jak dają, to się bierę. Cytując klasyka, za darmo to uczciwa cena. W nocy ma być takie srogie oberwanie chmury. Srogie, no teraz ten wiatr cały czas wieje. Dowiewa nam tą chmurę chyba z tym deszczem. Cały dzień wieje, także się to w pale nie mieści. I no wieczorem tam o godzinie 23 do godziny 2 ma lać i to tak okrutnie. Stamtąd wjechaliśmy tutaj. I tutaj dzisiaj śpimy. Tam jakaś przyczepka, czy coś, jakiś podest. I plaża jest tam. Porządek, ta czatu, kurde, dopiero co wymiotłem. Trzeba tu porządek zrobić jak należy, bo się robi burdeliks. Zimno mi, kurde. Wybas to już huczy. Ale ciepełkiem przynajmniej, a nie jakieś zimne dziadostwo. Tak, 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 tak. A teraz godzinka dla Słoninki i Maniusia trzeba pooglądać. Co tam w tamizie piszczy? Co tam się udało znaleźć Mańkowi? Co tutaj masz? O, guziorek fajny. Dobra, patrzymy. Zrobiło się już później. Montowałem wam film. Półtorej godziny mnie wcięło jak nic. Kuba aktualnie robi streama, dałem mu swój internet i on mi dał swojego iPhone'a ze swoim internetem, żebym mógł przynajmniej pisać na Facebooku i na WhatsAppie i tak dalej. Ale coś ten iPhone ma takiego, że mi się rozłączył po 5 minutach i już nie mam internetu. Idę na streama. Powoli trzeba wypracować jakąś najlepszą opcję. Czemu nie używacie Starlinka? No to też jest ciekawy temat, czemu się Starlinka nie używa. Starlink, samo urządzenie kosztuje 2500. A potem trzeba co miesiąc płacić 500 zł abonamentu, jak się chce z tego korzystać. A tutaj internet w Chorwacji nielimitowany.
taki normalny na kartę kosztuje 200 zł miesięcznie, więc jaki jest sens? Nawet nie. Nawet nie. 30 euro to nie jest 200 zł. Bo aha, to bo na 10 dni. No. Dobra, ja mam cały czas w głowie, że kiedyś było na tydzień. A 30 euro to teraz 120 zł około. Tak, no to kurde, 120 lokalna karta no, z widzicie, stream. Internetem. Już po streamie i oglądamy z Kubusiem różne rzeczy na YouTubie. Bez planu. Bez planu aktualnie. I wiecznie razy półtorej, bo nie ma czasu. Trzeba się eksmitować. Godzina 24, a tam leje. Zimno. Dobranoc! Dobranoc. Leje. Ja już w piżamce. I nie pozostało mi nic innego, jak się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że się podobało. Mamy godzinę, tak jak widzieliście, no już 24, nie ma 24, północ jest. Ma być oberwanie chmury za chwilę. Już zaczyna fajnie padać, ale to dobrze, bo będzie się bardzo dobrze spało. Wiecie, to takie o ten parapet w domu. A tutaj będzie o tą... Tak zaraz będzie nawalał. Dobra, jak się podobało, możecie zostawić pierdółki. Dalsze. Ała, coś mi uwaliło. Dalsze przygody na kanale Corsair, następny film. I co? Trzymajcie się. Cześć.